Serdecznie witam Państwa. No i z ogromną satysfakcją i przyjemnością witam naszego gościa, profesora Leszka Balcerowicza, w jego nowej roli, od niedawna nowej roli. Tego tu jeszcze nie było, żeby było od razu oklaski. Jeszcze nic nie powiedziałeś, już masz oklaski. W każdym razie temat jest fascynujący i również rola, do jakiej został powołany profesor Balcerowicz przez prezydenta Poroszenko, jest niebanalna, jest interesująca. Przede wszystkim oczywiście w naszym spotkaniu chodzi o Ukrainę, o sytuację na Ukrainie, no, o tym, co jadąc dzisiaj jeszcze jedziesz do Kijowa, tak też? Nie, pojutrze. W każdym razie, jaka jest twoja sytuacja oceny ukraińskiej? Jeżeli znajdziesz też czas, czy też możliwość, ocenę również tego, co zamierzasz ty i grupa, którą kierujesz na Ukrainie zrobić. Oddaję ci od razu głos, nie będę tego przedłużał, tego wstępu. Okej. Dzień dobry Państwu, dziękuję za te wstępne oklaski. Rozumiem, że to jest początek, ale najpierw wyjaśnię, skąd w ogóle wypowiadam, dlaczego się wypowiadam na temat Ukrainy. No po pierwsze, każdy, kto uświadamia sobie, jakie jest wielkie znaczenie niepodległej Ukrainy dla nowego, lepszego porządku w Europie, interesuje się Ukrainą. Ja to robiłem przez lata, choć oczywiście nie mogłem tego robić systematycznie, ale tak się składało, że z każdym prezydentem Ukrainy, za wyjątkiem jakoś dziwnie Janukowicza, nie okazuje się spotykać, ale z ludźmi z jego otoczenia, tam byli niektórzy sensowni, tak. Sprawa nabrała przyspieszenia na przełomie zeszłego i obecnego roku. Pominę tam różne pomysły. Ostatecznie przyjęto moją propozycję, aby powstała grupa, nazywa się Grupa Strategicznych Doradców, pracująca dla wszystkich władz Ukrainy, a nie tylko dla premiera, czy nie tylko dla prezydenta, nie tylko dla parlamentu, i pracująca od samego początku. Znaczy nie po fakcie, kiedy już się coś stało, tylko jak ma się stać. I żeby była szansa wpłynięcia na treść i programów, i późniejszych decyzji. Ten tytuł uwidoczniony w zapowiedzi jest najmniej istotny. No każdy musi mieć jakiś tytuł pewnie. Najważniejsze jest to, że taka grupa powstała, że ona liczy kilkanaście osób i ma dwóch współprzewodniczących. Jednym z nich jestem ja, a drugi mój młodszy kolega ze Słowacji, wybitny reformator Iwan Miklós. W skład grupy wchodzą bardzo dobrzy eksperci z Ukrainy. Na przykład Wiktor Pędzanik, do którego mam dużo szacunku ze względu na jego uczestnictwo w reformach wtedy, kiedy to było możliwe. Także młodsze osoby. Z Polski zaprosiłem do współpracy między innymi Jerzego Millera, moim zdaniem najwybitniejszego civil servant, urzędnika w Polsce, jakiego miałem okazję poznać. I znawcę właściwie prawie wszystkich głównych problemów praktycznie administracji. Oraz Mirka Czecha, który jest żywym pomostem między Polską a Ukrainą, doskonale Ukrainę zna. Są także w grupie i Słowacy, i przedstawiciele innych narodowości. Grupa działa jako zespół, a zaczęła działać mniej więcej 3 miesiące temu. Ja prawie każdego tygodnia jestem dzień czy dwa, ale moi współpracownicy są jeszcze częściej. W pojedynkę niczego się nie zrobi. Musi być bardzo dobra, silna grupa pod jasnym przywództwem. I mam wrażenie, że tak grupa powstała, albo jest, albo się tworzy. Co udało się do tej pory zrobić? Nie grupie, tylko władzom Ukrainy. No przypomnę, że nastąpiła zmiana rządu. I premier Jaceniuk, który moim zdaniem wiele zrobił, w bardzo trudnej sytuacji, ustąpił. I jego następcą jest pan Grojsman, który był, jak słyszę od wielu osób, miał duże osiągnięcia jako mer czy prezydent dużego miasta, 300-tysięcznego miasta. Jest nowy skład rządu.
My pracowaliśmy od samego początku nad, znaczy staraliśmy się pomagać, jeżeli chodzi o opracowanie programu, który został upubliczniony i zaprezentowany opinii publicznej, między innymi na posiedzeniu, to jest po ukraińsku, na posiedzeniu Narodowej Rady Reform, w której przewodniczy prezydent, ale z udziałem rządu. Jeżeli będą pytania odnośnie tego programu, to chętnie odpowiem. Chcę powiedzieć tak, że on ma część zasadniczą, powiedzmy taką horyzontalną, która odnosi się do głównych problemów całej Ukrainy, a nie poszczególnych sektorów, oraz programy poszczególnych ministerstw. Staraliśmy się, żeby to one, te dwie części były spójne, ale na pewno trzeba jeszcze uspójnić. W tej pierwszej części zaznaczono, jakie są cele strategiczne, pod które oczywiście trzeba fachowo dobrać środki. Umacnianie stabilności finansowej i gospodarczej Ukrainy jest absolutnie celem strategicznym, bo bez tego żadnych innych celów się nie osiągnie. O tym za chwilę powiem. Po drugie, przyspieszenie reform, dzięki którym będzie więcej wolnego rynku w ramach lepszego państwa, czyli państwa prawa. I tu też jest sporo punktów. Tu się tym nawiasem mieści między innymi usunięcie monopoli, czy to państwowych, czy to prywatnych, no po to, żeby było więcej konkurencji, a mniej czegoś, co ekonomiści nazywają rents, tak, czyli takie nierynkowe dochody. Po trzecie, co się trochę nakłada na drugie, to jest zdecydowane podwyższenie poziomu państwa prawa. Wiemy, co to jest państwo prawa, kiedy zaczyna go ubywać. To tak jak ze zdrowiem. A raz, co się z tym wiąże, usuwanie źródeł korupcji. To z kolei między innymi wymaga szeroko zakrojonej deregulacji, czyli usuwania złych przepisów, ale również przyjęcia takiego trybu tworzenia prawa, żeby złe przepisy się nie odradzały. To jest trudniejsze. Po czwarte, przebudowa struktur państwa, żeby ono przestało być balastem dla ludzi i zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorstw. I tu też chłania nam się przegląd różnych struktur, usunięcie szkodliwych, budowa nowych. Tu się nakłada antykorupcja i tak zwana decentralizacja. Tak zwana dlatego, że pod tym hasłem są bardzo różne koncepcje. Jak na razie decentralizacji nie było, albo były jakieś początki decentralizacji i tutaj Jerzy Miller może wnosi bardzo ważny wkład. Podobnie jak analizę i propozycje zmian innych aspektów. I wreszcie sprawa bezpieczeństwa zewnętrznego, którą się Grupa Strategicznych Radców nie zajmuje. To jest domena prezydenta. Proszę Państwa, więc jesteśmy po pierwszej fazie, kiedy program powstał. Teraz zaczyna się dużo ważniejsza faza, wcielanie w życie. I tu też staramy się doradzać, ja osobiście też. Jednym z problemów Ukrainy było to, że reformy były zbyt powolne i zbyt cząstkowe. A doświadczenie pokazuje, że należy je wprowadzać szybko i na zasadzie szerokiego pakietu, w którym będą zawarte wszystkie kluczowe rzeczy, bo one się wzajemnie uzupełniają. Ponadto czasami łatwiej przeprowadzić przez politykę i społeczeństwo trudne rzeczy, jeżeli są w towarzystwie lepszych rzeczy. Jest synergia. I wreszcie, im szybciej się wprowadzi pakietowo reformy, tym większe będą szanse, że obecne władze, które moim zdaniem są daleko lepsze niż obecna opozycja, będą miały szansę skorzystać z owoców tych reform. Im później, tym gorzej. Opóźnianie reform w obecnej sytuacji Ukrainy to byłaby najgorsza strategia i ekonomiczna, i polityczna. No i staramy się, zaproponowaliśmy, ja osobiście zaproponowałem pewien sposób rozkładu w czasie tych reform, które są ujęte w programie rządowym, czy będą uzupełniane i tak dalej, i tak dalej. Do tego możemy wrócić w dyskusji. Może jeszcze powiem parę słów na temat tego, z czego wynika sytuacja na Ukrainie, która pod względem ekonomicznym, jeżeli popatrzymy na porównanie Polska-Ukraina, jest dużo gorsza. Dlatego poprosiłem o powielenie tego oto tekstu. To jest Oleg Hawryluszyn, który na zaproszenie naszej grupy napisał 20-paru stronicowy tekst. Moim zdaniem doskonały tekst.
który pokazuje, jakie są główne powody utraty czasu przez Ukrainę i na tym tle, co należy zrobić. Zachęcam Państwa do jego przeczytania. To świetny tekst, warto go może nawet przetłumaczyć na język polski. W największym skrócie, powtarzając o Lecha Hawryluszyna, z czym się, z jego tezami się zgadzam, bo one są po prostu zgodne z doświadczeniem. To, że na Ukrainie poziom życia jest dużo niższy niż w Polsce do tej pory, wynika z tego, że duża część elity, duża część społeczeństwa uwierzyła, że reformy to tylko cierpienie, a zwłaszcza tak zwana szokowa terapia. No i w związku z tym było dużo mniej tych reform, a te, co były, były na tyle cząstkowe, że pomagały w wytworzeniu się złego rodzaju kapitalizmu. Kapitalizmu oligarchicznego, w odróżnieniu od wolnorynkowego, który od samego początku budowaliśmy w Polsce, między innymi dzięki radykalnej demonopolizacji i radykalnej deregulacji oraz dzięki wyprowadzaniu polityków z przedsiębiorstw, czyli ich prywatyzacji. Jeżeli zestawić dwie strategie, to widać bardzo duże różnice. Są badania, które pokazują, że gdyby Ukraina poszła drogą polską pierwszych lat, to dochód na głowę Ukrainy w 1999 roku byłby dwa razy wyższy niż był. Taka jest cena opóźnionych lub cząstkowych reform. Tutaj szczególnie złym okresem, wedle Olecha Hawryluszyna się z nim zgadzam, były pierwsze lata. Otóż pierwsze lata są niesamowicie ważne. A mianowicie u nas w pierwszych latach nastąpiło to przyspieszenie. Na Ukrainie rządziła koalicja, taka może paradoksalna, postkomunistów i nacjonalistów. Dla tych drugich najważniejsze były symbole narodowe. A gospodarka to taka proza życia. No i wytworzył się ten zły rodzaj kapitalizmu, czy quasi-kapitalizmu, którego potem trudniej było wzruszyć, bo zakorzeniły się wpływy ekonomiczno-polityczne tak zwanych oligarchów. Dla wyjaśnienia, przez oligarchę nie rozumiem przez każdego bogatego przedsiębiorcę, tylko takiego, który stał się bogaty dzięki różnym lewym interesom, które są możliwe, jeżeli jest dużo złego państwa w gospodarce. Na przykład przedsiębiorstwa państwowe, te co bardziej zyskowne, były regularnie eksploatowane przez tak zwanych oligarchów. To nie są rynkowe dochody, więc nie każdy bogaty przedsiębiorstwa jest oligarchą i jest fałszem mówienie w Polsce, że w Polsce mieliśmy oligarchów. To ci, co mówią, kompletnie nie znają innej rzeczywistości, ale po prostu mówią sobie demagogicznie. Za rządów następnego prezydenta, prezydenta Kuczmy, w pierwszej części jego kadencji nastąpiło przyspieszenie, ale nie wytrzymał. A potem było zahamowanie reform i pewne cofanie się, i było znów umocnienie się, albo przynajmniej utrzymanie się wpływu oligarchów. To, co nastąpiło po pomarańczowej rewolucji, w tym fantastycznym zrywie społeczeństwa, było smutnym widowiskiem. No i wedle Olecha Hawryluszyna wina nie rozkładała się równo. Dużo większa odpowiedzialność spadała na prezydenta Juszczenkę. Ja go znałem jako bardzo dobrego szefa banku centralnego i dobrego premiera i nie mogłem pojąć, co się z nim stało. W każdym razie to było stosunkowo niewiele reform, bardzo dużo kłótni, no i znamy rezultat. Tak? Dochodzi do władzy Janukowicz, przy czym Juszczenko właściwie bardziej stawia na Janukowicza niż na Tymoszenkę, co do której nie mam wielkich iluzji, żeby było jasne. Obserwuję jej działalność teraz w opozycji. No i mamy okres Janukowicza, gdzie była ekspansywna polityka, która zawsze jest kosztem przyszłości, to znaczy zaciąganie długów przez państwo i przez przedsiębiorstwo. To jest zawsze kosztem przyszłości. Długi to jest to, co teraźniejszość, rachunek, który teraźniejszość wystawia przyszłości. I stosunkowo niewiele reform. No jedno można wspomnieć, i to za tym orędował chyba Sergiej Tichipko. Mianowicie pewna skromna reforma emerytalna, wydłużenie wieku emerytalnego. Niewystarczające, ale co się tam stało? Nie będę opowiadał, co się działo potem, bo Państwo wszyscy doskonale
Pamiętamy, docieram do okresu w 2014 roku, do kolejnego fantastycznego zrywu społeczeństwa. Fantastyczny zryw. No, ja byłem osobiście, jestem przekonany, mnóstwo ludzi na świecie pod wielkim wrażeniem. Mówię o Majdanie. Fantastyczny zryw. Jaki był stan gospodarki w 2014 roku? Bo bez tego nie można ocenić polityki władz. Otóż po pierwsze było dziedzictwo tych zaniechanych reform, które odbiło się na strukturze systemu polityczno-gospodarczego, wymagającego reform. Po drugie były zaniechania okresu Janukowicza, łącznie z przyrostem długów. Po trzecie, efekty agresji Rosji. I tu nie chodzi tylko o agresję militarną. Chodzi o agresję ekonomiczną. A mianowicie o blokady eksportu ukraińskiego do Rosji, to dwukrotne co najmniej. Ostatni akt tej agresji to był grudzień 2015 roku, kiedy wprowadzono kolejne blokady na eksport Ukrainy plus ograniczenia tranzytu. Otóż same te blokady wystarczyły, żeby była recesja. Gdyby w Polsce nasz eksport do Niemiec został zablokowany, mielibyśmy głęboką recesję. Mówię o tym nie dlatego, żeby usprawiedliwiać władzę, tylko po to, żeby się uświadomić, jakie były te wstrząsy, które odziedziczyły nowe władze na Ukrainie. Czy jeszcze jedno warto pamiętać. Jeżeli bierze się pod uwagę dane dotyczące gospodarki zarówno na terenach okupowanych, jak i wreszcie Ukrainy, to spadek jest dużo głębszy niż jeżeli bierze się pod uwagę tylko tą resztę. No a przecież nowe władze Ukrainy nie odpowiadają za to, co się dzieje na terenach okupowanych. I ten część tego spadku to była miała charakter statystyczny. Można powiedzieć, dopiero od tego roku, jeżeli się patrzy na stan gospodarki, no to w największym stopniu można go przypisać, będzie można go przypisać polityce nowych władz, bo wstrząsy z przeszłości trochę tracą na znaczenie, no chyba, żeby były nowe. Miejmy nadzieję, że nie. Czyli biorąc pod uwagę odziedziczony stan gospodarki, było rzeczą niemożliwą uniknięcie recesji. I moim zdaniem za mało mówi się w mediach ukraińskich na tematy dziedzictwa przyszłości. Dalej, to co się robiły nowe władze Ukrainy, mam na myśli i prezydenta Poroszenkę, i premierów Jaceniuka, i nowe szefostwo Banku Centralnego, uchroniła Ukrainę od prawdziwej katastrofy gospodarczej. A ludzie nie wiedzą, co mogłoby się stać. Nie mają przed oczyma tylko to, co się dzieje, które jest oczywiście złe, nieprzyjemne. Odpowiedzialne media powinny pomagać ludziom w zrozumieniu, co mogłoby się stać, i ekonomiści. Otóż po pierwsze Ukrainie groziło całkowite zawalenie się budżetu. Całkowite. I to jest katastrofa dla społeczeństwa. I dzięki różnym drastycznym cięciom tego uniknięto. Chociaż oczywiście uzdrawianie budżetu nie jest zakończone. Stabilizowano budżet w sytuacji, kiedy początkowy deficyt wynosił ponad 11% PKB. Teraz jest w granicach 3-5. Oczywiście część z tego to jest korzyść z podbitej inflacji, ale mimo wszystko uniknięto katastrofy. Dzięki stabilizacji budżetu udało się uniknąć całkowitego załamania kursu hrywny. Przy czym było bardzo ważnym i pozytywnym ruchem odejście od kursu sztywnego, który musiałby się katastrofalnie załamać, do kursu płynnego. Oczywiście hrywna się osłabiła, bo nie mogło być inaczej w obliczu tych wstrząsów, ale nie osłabiła się katastrofalnie. Po trzecie, system bankowy był w stanie bankructwa. Nie mówię o poszczególnych bankach. I dokonano, i to była zasługa ekipy Banku Centralnego, zasadniczej sanacji banków. Po czwarte, nastąpiły pewne istotne zmiany instytucjonalne, które oczywiście nie są zakończone. Nie są.
Ale trzeba wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy. Znawcy Ukrainy pamiętają, że sektor gazowy był źródłem największej korupcji. No bo jak ceny dla gospodarstw domowych są bardzo niskie, a dla przedsiębiorstw wysokie, no to jest zaproszenie do nadużyć. Kupować po niskich cenach, sprzedawać po wysokich cenach. No albo różne pseudopośrednicy. Otóż tu dokonały się dwa ważne rzeczy. Rozpoczęto przebudowę naftogazu. Taka struktura. Ja miałem okazję spotkać się z jego kierownictwem. No i mówię, i nie tylko na tej podstawie, ale przede wszystkim ze względu na to, co zrobili, ma do nich duży respekt. To jest to początek uzdrowienia sektora, który był już ogniskiem nadużyć. Trzeba pilnować, żeby mogli dokończyć. Po drugie, zaczęły powstawać nowe organy antykorupcyjne. Wiele osób niepokoi się, że uburza, że nie było do tej pory żadnych działań. Być może prokuratura powinna działać szybciej, ale to wymagało zmiany na szczytach prokuratury. Natomiast NABU, czyli to jest ta organizacja prewencyjna, ona właściwie powstała 8 miesięcy temu. To kiedy? I zbudowano od podstaw nową organizację, która liczy w tej chwili 500 osób i która ma ten dział śledczy, jak mi powiedział szef NABU, więc bardzo dobre wrażenie, tam jest ponad 100 osób, przecięta w wieku 25-26 lat. Czyli niedotknięci prawdopodobnie tym zeszłym systemem. No i, no i można oczekiwać teraz dalszych działań. Dalej nastąpiła też pewna deregulacja. O czym świat nie wie, że i większość ludzi w Polsce, może na Ukrainie też nie wie, a mianowicie, że Ukraina uniezależniła się od dostaw rosyjskiego gazu. Jeszcze parę lat temu importowała ponad 40 miliardów metrów sześciennych. W tym roku plany są zero mniej więcej. Dlaczego? Po pierwsze oczywiście spadek gospodarki, ale nie tylko to. Racjonalizacja. Wreszcie nastąpiło odejście i to jest zasługa nowego rządu od taniego gazu, który był bardzo drogi dla ludzi. No bo korupcją to płacili i tymi fortunami tych oligarchów. No, na Ukrainie zrobiono to, co w Polsce zrobiono ze 20 lat temu. I ucięto możliwości korupcyjnych zarobków. Także mamy tu, proszę Państwa, wracając do tej dywersyfikacji. Wreszcie po trzecie, nastąpiła dywersyfikacja dostaw gazu i w efekcie Ukraina nie jest zależna od dostaw Gazpromu. W związku z tym oczekuję, że Gazprom będzie prosić Ukraińców, żeby mógł coś sprzedać. To znakomite odwrócenie sytuacji. Teraz już kończąc, patrząc do przodu. Oczywiście w każdym kraju zwykle jest więcej planów reform niż realizacji reform. W każdym kraju. Bo łatwiej planować niż realizować. Na Ukrainie też, być może szczególnie. No ja na podstawie swoich rozmów z prezydentem, premierem, rządem, przedstawicielami parlamentu, opozycji, mam wrażenie, oczywiście nie daję gwarancji, że jest zrozumienie, że to przed wyborami najlepsza okazja, lepszej nie będzie, żeby ruszyć do przodu i zrobić to szybko i pakietowo. I jeżeli jakaś zmiana wydaje się trudna, to trzeba sobie postawić pytanie, a o ile trudniejsza ona będzie za rok czy za dwa, bo ludzie zwykle nie porównują. Tak? Teraz jest trudno, to odkładamy, a za rok będzie jeszcze trudniejsza, a nie da się uniknąć. No w związku z tym jesteśmy, mówię o Ukrainie, w tej najważniejszej fazie. Mam nadzieję, że taki pakiet powstanie. Staramy się pracować z władzami Ukrainy. No i mam nadzieję, że on, biorąc pod uwagę przerwę parlamentarną, będzie mógł być wcielony w życie, jak się da, za jednym zamachem, poczynając od przełomu sierpnia i września, bo wtedy się zaczyna. A do tego czasu, to znaczy do 15 lipca, rząd może i powinien odrabiać zaległości. Szczególnie takie ruchy, które są ważne i pozytywne dla gospodarki Ukrainy, a były jednocześnie wywiązaniem się z zobowiązań wobec partnerów.
partnerów takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Unia Europejska. Jeżeli miałbym na koniec powiedzieć o tym, co jest najważniejszym zadaniem, żeby nie mówić wyzwaniem, to jest konsolidacja obecnych władz wokół reformatorskiego programu. Bo duża część potrzebnych reform grzęzła w parlamencie, w którym mamy odwrotność sytuacji w Rosji. Tutaj mamy rozproszenie, jest ogromnym zadaniem i prezydenta, i przywódców poszczególnych, to się nazywa frakcji, żeby wspólnie uzgodnili dobry pakiet i wspólnie go wprowadzali w życie. I to jest oczywiście coś, czego sami doradcy nie są w stanie zrobić. My możemy natomiast, korzystając z kontaktów, rozmawiać na temat tego pakietu. Dziękuję bardzo. Liczę na pytania. Jan Król, ja mam pytanie, na ile relacje z Rosją gospodarcze, mimo że uniezależnienie od dostaw gazu nastąpiło, będzie jednak miało w dalszym ciągu wpływ na sytuację na Ukrainie, ponieważ jednak to ciążenie gospodarcze obu tych państw było potężne. Czy tu następuje też, jeżeli chodzi o wymianę handlową, o obroty, o kooperację, jakaś zmiana i jaka jest w ogóle perspektywa relacji Ukrainy z Rosją w kontekście i tej wojny, która się toczy i jednak reform, które przeprowadza Ukraina? Dziękuję. Proszę Państwa, mojego rozeznania to całkowicie zależy od Putina, bo te agresywne ruchy wobec Ukrainy, również w gospodarce, były przecież jego decyzją. W efekcie nastąpiło odwrócenie się, jeżeli chodzi o partnerów. Jeszcze parę lat temu Rosja była najważniejszym partnerem w handlu, w eksporcie, teraz już nie jest. Teraz jest Unia Europejska, ale także Turcja, Chiny i tak dalej. Także można powiedzieć, że eksport Ukrainy do Rosji spadł poniżej poziomu uzasadnionego ekonomicznie, ale wskutek polityki Rosji. No i nie widzę żadnych takich ruchów po stronie władz ukraińskich, które miałyby spowodować zmianę stanowiska Putina. Piłka jest po stronie putinowskiej Rosji. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Dziękuję. Można ukraińską, tak? Czy jest przekład? Można, treba... a po rosyjsku? Po rosyjsku też można. To ja pani mają nienoszko. Na ruskim języku. Irina Wyryszczuk, Ukraina. U mnie jest dwa krótkie zapytania. Pan a to po ukraińsku. Po ruski. To jak lepiej? По польському по-русски. Кажіть, є переклад. Я у мене два коротких питання, але я з України. Нічого. Пан професор повідомив о націоналізації, тому що у нас ми платимо за газ. Ні, не ми платимо, але просто раціоналізуємо. А то ще стало для того, що взросли тарифи, і зараз пол вьоски, пол всі і міст не має можливості заплатити за ці тарифи. I dlatego właśnie ma miejsce ta racjonalizacja. I drugie pytanie. Mamy ogromne problemy w przemyśle ciężkim, bo my jesteśmy akurat górnikami. I teraz bardzo dużo likwidują przedsiębiorstw. Czy w pakiecie reform przewiduje się program, który by pozwolił... Я понял. Як видно, що я з Західної України, правда? Ми не можемо говорити в трьох язиках. То кажуть тільки російською. Ілі на польському, ілі на русском. Ага. Если предусмотрено в пакете реформ, если в пакете реформ, мамы, przedwyniesiony na Radę Reform program, który by pozwolił setkom tysięcy ludzi, którzy zostaną pozbawieni pracy, którzy po prostu wyjdą na ulicę, żeby nie było nowego Majdanu, żeby zmienić, jakoś może zmienić zawód, żeby dać im możliwość pracować w innym miejscu i jakoś pomóc tym ludziom, dlatego że to jest ogromna liczba ludzi. Nie, ja pomiał. Mogę odpowiedzieć po ruski. Wszyscy znają ruski język ili nie wszyscy? Wszyscy znają ruski język, koniecznie. No ale po polsku. Tak. No dobrze, największa, proszę Państwa, groźba dla Ukrainy, jeżeli władze będą wszystkich wspierać, a tym bardziej im ktoś bardziej naciśnie, bo wtedy będzie katastrofa. Budżetu, czyli katastrofa gospodarki. Tu koleżanka zaprezentowała taką troskę o biednych ludzi, która kończy się katastrofą dla biednych ludzi.
Dlatego, że z czego się biorą te pieniądze, tak? W tej chwili Ukraina nie zakończyła problemów uzdrowienia budżetu i w związku z tym stabilności hrywny. Jeżeli pójdzie drogą ulegania najrozmaitszym, z osobna słusznym postulatom, to nie będzie umocnienia tego, co się zaczęło, wzrost gospodarczy się zaczął. Ale jest oczywiście mnóstwo, u nas to się nazywa wspieranie, tak? Czyli subsydiowanie po polsku. No to jak można wspierać bez pieniędzy? Bardzo proszę. To proszę zrobić program wspierania bez pieniędzy. No, bardzo pochwalę. Teraz po kolei. To, co mówi Tymoszenko w sposób niesamowicie demagogiczny, to jest to, że jak to się, prawda, spauperyzowało tych biednych ludzi. Czyli ona jest przeciw czemu, co się stało, a mianowicie usunięcia źródeł korupcji. A nie mówi, i pani też nie mówiła, o tym, że wprowadzono osłony. Ale osłony wprowadzono dla kogo? Do pewnej liczby metrów kwadratowych. A jak było wtedy, kiedy gaz był tani? Kogo osłaniano? Tych bogaczy, którzy mieli 1000 metrów kwadratowych. To było głęboko niehumanitarne, ale populiści na Ukrainie korzystają z tego. Czego brak jest na Ukrainie? Otóż ze względu, bardzo dobrze, że na Ukrainie jest pluralizm. To jest bardzo dobrze, dużo lepiej niż w Rosji. Ale proszę Państwa, większość mediów koncentruje się na totalnej krytyce rządów. Bez względu na to, co robią. A nie spotkałem reformatorskich mediów, którzy by w sposób systematyczny i zasadny krytykowały opozycję. Łącznie z jej demagogią. Mianowicie, jak to nowe władze pauperyzują. I to jest oportunizm. Trzeba krytykować to, co złe dla Ukrainy. I nie trudno zrozumieć, że kontynuacja złej polityki jest zła. Teraz, my w Polsce również mieliśmy pewne odcinkowe programy wtedy, kiedy w danej dziedzinie było dosyć niebezpieczne. To było górnictwo. Oczywiście, mieliśmy. I to dało rezultaty. Tylko na każdy program trzeba mieć pieniądze. A pieniędzy się nie drukuje, bo jak się będziecie drukować więcej pieniędzy, to, co osiągnęła Ukraina, się cofnie. I to będzie dopiero prawdziwa katastrofa. Wyobraźcie sobie, że nagle będzie nawrót słabnącej hrywni. I teraz ja mam wrażenie, chociaż oczywiście nie mam pewności, że ci, co tak dobrze życzą biednym ludziom na czele z Tymoszenką, to pewnie myśleliby, a to może my wygramy dzięki temu wybory. Tymczasem Ukraina ma moim zdaniem niesłychaną szansę ostatecznie wyrwać się z tego kręgu cząstkowych reform i się cofania się. I liczyłbym na to, że ci, co dobrze życzą Ukrainie i rozumieją, co jest potrzebne, to pomogą. A przynajmniej nie będą przeszkadzać w opinii publicznej, bo to jest bitwa o opinię publiczną, gdzie do tej pory, wedle tego, co zauważyłem, strona reformatorska jest bardzo słaba. To znaczy nawet nie potrafi dobrze przedstawić niewątpliwych osiągnięć. Strona populistyczna jest niezwykle mocna. I tu, którą drogą pójdzie Ukraina, w znacznej mierze będzie zależeć od tego, jak się zmienią proporcje. Jak się zmienią? Bo biednych każdy chce bronić. Większość głupio. Na szkodę biednych. Nie ma wzrostu, nie ma poprawy sytuacji biednych bez umocnienia wzrostu gospodarki w każdym kraju, w tym na Ukrainie. Także pod tym kątem trzeba patrzeć. Z Unią Europejską. Marcin Święcicki, poseł na Sejm. O stosunkach z Unią Europejską. Po pierwsze chciałem powiedzieć taką rzecz, że Polska też straciła rynek radziecki w roku 91, mianowicie kiedy przeszły dolary i okazało się, że wszystkie około 100 przedsiębiorstw naszych najbardziej rozwiniętych, produkujących maszyny, rozmaite inne rzeczy, eksportujące głównie do Związku Radzieckiego, straciło ten rynek, dlatego nie z powodu jakiejś blokady, ale z tego powodu, że Rosja miała znacznie mniej dolarów niż rubli transferowych, a po drugie, jak już miała dolary, to nie musiała kupować w Polsce, tylko mogła kupować na całym świecie, w Japonii, w Stanach, gdziekolwiek. Także nasze 100 przedsiębiorstw musiało się gwałtownie przestawiać, szukać na innych rynków. I tutaj bardzo nam pomogła otwarcie się na Unię Europejską, między innymi. I tu mam takie pytanie. Po pierwsze,
Czy cała ta machina dotycząca umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, czy ona działa? Bo umowa stowarzyszenia to jest tak jak nasz akt akcesji do Unii Europejskiej. Tyle ustaw trzeba zmienić, tyle instytucji nowych trzeba próbować zmienić, zasad funkcjonowania. To jest kolosalny wysiłek, tylko że Ukraina nie dostała tego, tej wisienki na tym torcie, nie dostała tego członkostwa, ale też ma tworzyć wspólny obszar ekonomiczny z Unią Europejską. Czy ta machina jest zapuszczona, czy ona funkcjonuje, czy Unia w tym pomaga? I drugie pytanie szczegółowe, ale bardzo w przypadku Ukrainy ważne. Mianowicie w tej umowie stowarzyszeniowej jest jeden poważny defekt. Mianowicie wszystkie pozycje celne są zniesione poza pozycjami dotyczącymi eksportu rolnego z Ukrainy do Unii Europejskiej. Akurat tu, gdzie Ukraina ma kolosalny potencjał, gdzie ma wielką przewagę komparatywną, gdzie mogłaby jakby rozwijać i swoją produkcję, i swoje przetwórstwo, i dźwignąć się, jak gdyby w ten sposób zarobić na siebie, bardzo poważnie w eksporcie. Tu akurat Unia Europejska nałożyła blokady, żeby bronić swoje rolnictwo, często mniej efektywne, mniej konkurencyjne i nie dając szansy europejskim konsumentom, żeby kupić tańszą żywność ukraińską. Czy nie trzeba by z tym trochę powalczyć z Unią Europejską, żeby otworzyła się na import rolniczy z Ukrainy? Dziękuję bardzo. I tam proszę trzy głosy w ostatnim rzędzie. Nie, ale później. Jak, po kolei. Od razu chcę wyjaśnić, że nie jestem ekspertem od wszystkiego. Także mogę tylko do skoku coś powiedzieć. Nie? Ale tak, co do umowy stowarzyszeniowej, to są dość rozbieżne zdania. Strona unijna, która jest silnie reprezentowana, twierdzi, że Ukraina może i powinna przyspieszyć pewną wprowadzanie standardów, dzięki czemu mogłaby zwiększyć swój eksport. Strona ukraińska nie zawsze się z tym zgadza. Co do eksportu, no zgadzam się oczywiście, że lepiej, żeby rolnictwo opierało się na zasadach rynkowych w Unii Europejskiej, no ale wiemy, jak z czego wynika to. Z tym, że eksport rolny rośnie. To wiem, że rośnie bardzo. A jeżeli Ukraina miałaby więcej uzyskać, to musi pokazywać swoje sukcesy. Demonstrowanie biedy i tego, że jest się ofiarą, nie jest skuteczne. Czyli dlatego między innymi udany program reform jest podwójnie ważny. Po pierwsze, poprawi sytuację Ukrainy, po drugie, podniesie jej pozycję w Europie i na świecie. Proszę bardzo, tam pani ma. No, dobrze, bardzo proszę. I później temu panu w ostatnim rzędzie. Bardzo proszę. Tak. Nazywam się Aleksandra Iwaniuk, badam elity parlamentarne na Ukrainie. Bardzo ciekawe. I właśnie chciałam powiedzieć, że pan profesor nazywa całą opozycję jednym mianem, tak? Opozycja. Natomiast ona jest rozróżniona. Nie ma, co to jest opozycja, czy to jest blok opozycyjny, czy to jest blok Tymoszenko. Jeszcze mamy Samopomić. Jeszcze teraz widzimy, jak inne partie polityczne zaczynają właśnie formować. I to jest dobry znak. Ale cechą elit na Ukrainie, taką ogólną i bardzo mocną, jest to, że oni są bardzo powiązani między sobą. Naprawdę bardzo powiązani. I to jest i dlatego każdy z nich ma potencjalnie, może być oskarżony o coś, co było zrobione w przeszłości i nawet w teraźniejszości. Jednym z dowodów na to był offshore, ten skandal z offshore'ami, który w ogóle na Ukrainie za bardzo nie miał nawet znaczenia. Tak naprawdę widzimy pierwszą twarz prezydenta, który kontynuował swoją działalność nielegalną, co było właśnie pokazano w tych dokumentach, nawet w czasie wojny i już jak został prezydentem. I czy pan wierzy, że ta elita, która jest tak mocno ukorzeniona w system ukraiński, która była w różnych okresach bardzo aktywno działającą częścią tego systemu, zarówno Jaceniuk i Poroszenko, który też był ministrem w rzędzie Janukowicza, i też Hrojsman, który jest częścią tej ekipy całej i był bardzo autorytarnym, ja badam zwłaszcza elity parlamentarne, i nigdy parlament ukraiński tak wiele ustaw nie łamał, regulaminu, tak jak tak zwane głosowania sygnalizowane i tak dalej, kiedy można było 100 razy głosować, póki nie będzie zagłosowano. Tak autorytarnie jak Hrojsman nigdy nikt się nie zachował w parlamencie. Więc czy pan naprawdę uważa, że ta elita, która ma dużo do oskarżenia i która jest powiązana, może jest w stanie zwalczyć oligarchów, z którymi, jak teraz widzimy, bardzo niestety, no nieźle im się wiedzie ze względu na to, kiedy
kiedy ten rząd nowy został sformowany. Te ustępki, które zwłaszcza Kolomojskiemu i Achmetowo były dane, no świadczą o czymś innym. Dziękuję bardzo. Tak, tak, od razu, bo jest sporo zgłaszających się. No dobrze, to mów. Tam w ostatnim przed. Pani poruszyła cztery punkty. Ile zrozumiałem, to z tej wypowiedzi były cztery punkty. Po pierwsze, co do prezydenta Poroszenki, proszę się odnieść do jego wyjaśnień, ja nie będę w to wchodzić. Po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście jest problem przestrzegania procedur. Procedur zarówno w pracy rządu, jak i parlamentu i my staramy się w tym na podstawie doświadczeń światowych pomagać. Ale oczywiście musi być wola przestrzegania procedur. Po trzecie, zdaję sobie sprawę, że opozycja nie składa się tylko z partii pani Tymoszenko. I mam też rozmowy z samopomocą i tak dalej. Po czwarte, proszę państwa, i to jest najważniejsze. Politycy Ukrainy, podobnie jak i pewnie w innych krajach, są dalece od ideału. Ale Ukraina nie będzie miała lepszego parlamentu do wyborów. Więc w związku z tym się zdecydujcie, czy ogłaszacie kapitulację, czy próbujecie reformować Ukrainę z tym parlamentem, który jest. I to jest wybór. A takie narzekanie, że politycy są niedobrzy, jest bezproduktywne, a czasami szkodliwe. Musi się zdecydować. Proszę bardzo, w ostatnim rzędzie pan tak jest. To ja widziałem, ale to jest kolejność. Prawda? Dobry wieczór, chyba mnie słychać. Bartosz Czesławski, wciąż jeszcze Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Ja mam pytanie, panie profesorze, ponieważ bardzo słusznie pan podkreślił, że Ukraina jest ze swoimi reformami spóźniona. Także możemy zobaczyć po tym, gdzie w chwili obecnej się znajdujemy, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej, że udało nam się jakoś ominąć recesję, że reformy w Polsce zadziałały. Jest tylko jedno bardzo istotne pytanie. Mianowicie te reformy są ciężkie. My o tym wiemy, pamiętamy, podejrzewam, że osoby starsze ode mnie znają to znacznie lepiej niż ja, że reformy gospodarcze są ciężkie. Reformy w Ukrainie zostały rozłożone na bardzo, bardzo wiele lat. I nawet jeżeli one były wstrzymywane, to gospodarka padała, znajdowała się w coraz gorszej i gorszej sytuacji. Kiedy ja byłem w Łódzku w konsulacie generalnym RP na praktykach rok temu, to 100 zł to było 600 hrywien. Więc zasadniczo kurs hrywny bardzo upadł i gospodarka Ukrainy ma się coraz gorzej. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że nawołuje pan do tego, żeby Ukraińcy wytrzymali, bo muszą. Tylko moje pytanie jest takie, czy dadzą radę? To jest kluczowe pytanie, to znaczy, czy pana zdaniem Ukraina da radę wytrzymać reformy, czy właśnie nie wpadnie w ręce na przykład jakiegoś populizmu, bo to, że nam się wydaje, że matematycznie wychodzi, że reformy się na pewno udadzą, nie znaczy, że ludzie za tym pójdą. Dziękuję. No proszę pana, mówi pan takie oczywistości, no. A niektóre nie są oczywistościami, bo jedną z wielkich bredni, niezwykle szkodliwych, to jest demonizacja reform, tak jak demonizacja leczenia chorego, tak? To tak przypomina, no, o, nie możemy mu nic zrobić, nie możemy go leczyć, bo będzie mu się pogorszy. No i co to za brednia? Ta brednia była upowszechniana na Ukrainie przez prawie pierwsze 10 lat, a zwłaszcza 4 lata. Ja pamiętam, że wtedy, kiedy Polska się dźwigała dzięki reformom, to tam bywałem na Ukrainie i wtedy mnie pytali zwłaszcza komuniści z ukraińscy. Oni mnie pytali, właściwie nie pytali, tylko twierdzili, jak to w Polsce biedne dzieci umierają z głodu. I to nazywali szokową terapię. Tam była propaganda antyreformatorska, niestety w znacznej mierze uprawiana również przez przedstawicieli, jakby to powiedzieć, elity intelektualnej. Elita, bo prawdziwy intelektualista musi straszyć. A czym najlepiej straszyć? No przy pomocy reform, które zawsze są bolesne. Jak się mówi społeczne koszty, to nigdy się nie mówi o społecznych kosztach zaniechania reform, tylko o społecznych kosztach reform. I to jest niezwykle silna, emocjonalna propaganda. Więc zamiast się zastanawiać, wytrzymają czy nie wytrzymają, niech pan się zastanowi, co pan może zrobić, żeby wytrzymali. No niech pan podziała trochę na Ukrainie w mediach. Proszę bardzo, tam w ostatnim rzędzie i przechodzimy na prawą stronę. Dzień dobry, Szymon Stelmaszek, Związek Banków Polskich. Sektor bardzo bliski panu profesorowi, czyli sektor bankowy. Rola i... Pomyli mnie pan z Morawieckim. No, kiedyś byłeś szefem banku. Rola, panie profesorze, rola i perspektywy sektora w tym planie, o którym pan mówi, w kontekście doświadczeń, czyli jakby nie było ucieczki
kapitału zagranicznego i niezbyt dobrych doświadczeń polskiego sektora. Jaka jest rola i perspektywy dla sektora w pakiecie reform, tym, o którym pan? No, powiedziałem, że sektor bankowy był w ciężkiej sytuacji ze względu na dużo tak zwanych nieobsługiwanych długów, co dla banku jest groźne. No i nowa ekipa w Banku Centralnym pod wodzą silnej kobiety, nazywa Gontariewa, tak? No dokonała bardzo dobrej roboty, zamykania banków, czyszczenia i tak dalej. Nie wszystko jest zrobione, nie będę tam mówił o szczegółach, ale dużo zrobiono. No i trzeba tak dalej robić. Teraz co można zagrażać systemu bankowi? Jeżeli nastąpi brak naprawy budżetu, wskutek tego, że będzie się wspierać każdego, no to się odbije oczywiście i na hrywni, i na sektorze bankowym. Ale te dwa lata były latami wyprowadzania sektora bankowego z odziedziczonej katastrofy. Bardzo ciężka i pożyteczna dla społeczeństwa ukraińskiego praca. Po drugie, może tak przy okazji, przepraszam bardzo, chcę powiedzieć tak. Mamy tak zwaną propagandę polonizacji, czy tej nacjonalizacji banków. Trzeba umieć, bo to jest taki newspeak, nowomowa. Otóż mamy dwie, tak jak popatrzeć na wszystkie kraje posocjalistyczne, to widać dwie strategie. Jedna strategia nieopóźniania prywatyzacji, co musiało zawierać w sobie dopuszczenie kapitału zagranicznego. To jest nie tylko Polska, to jest Słowacja, Czechy, Węgry, Bułgaria, Rumunia. A druga niedopuszczania albo opóźniania. I w rezultacie dominują banki państwowe lub inne rodzime. Proszę Państwa, można porównać, gdzie lepszy system bankowy, czy w Rosji, gdzie dominuje państwo, czy na Ukrainie, gdzie może nie tyle banki prywatne, ale banki rodzime, czy w takich krajach jak Polska, czy inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście ta strategia środkowoeuropejska dała o wiele lepsze rezultaty. Ale to była taka celowa dygresja. Bardzo proszę. Tomasz Piechal, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moje pytanie będzie dotyczyło, bo jestem bardzo ciekaw, jaką zdobył Pan wiedzę na temat wewnętrznej polityki ukraińskiej przez te kilka miesięcy. Wspomniał Pan o konsolidacji koalicji, potrzebie konsolidacji koalicji rządzącej, a także o potrzebie deoligarchizacji. Ciężkie słowo. I tutaj jest kwestia taka, że mamy koalicję rządzącą, która jest zależna od małych frakcji parlamentarnych w ukraińskim parlamencie, między innymi Woli Narodu, które są frakcjami składającymi się z deputowanych pozafrakcyjnych, ale ściśle powiązanych z oligarchami. Wiemy także, że w wielu głosowaniach jest konieczne wsparcie bloku opozycyjnego, więc partii wywodzącej się od partii regionów, ściśle oligarchicznej partii. Ergo, wszelkie reformy na Ukrainie przy obecnej konfiguracji parlamentarnej są zależne od frakcji i deputowanych zależnych od oligarchów. I jak Pana zdaniem w takiej sytuacji są możliwe realne i silne reformy, które naruszą interesy tych oligarchów? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie dotyczy relacji Hrojsman-Poroszenko, dlatego że wiemy, w momencie nominacji Hrojsmana pojawiło się wiele głosów dotyczących tego, że jest on ściśle powiązany z prezydentem Poroszenką i będzie po prostu marionetką w jego rękach. Tymczasem okazało się, że podczas formowania składu rządu Hrojsman wybił się na pewną niezależność. To jest pytanie, czy to była jego gra, czy to była gra polityczna generalnie na stworzenie takiego wizerunku, czy też Hrojsman faktycznie jest politykiem, który będzie w miarę niezależny od Poroszenki. I tak naprawdę, kto tu jest większym reformatorem, Poroszenko czy Hrojsman? Poroszenko wydaje się uzależniony od swoich kontaktów z Partią Regionów. Pamiętajmy, to jest współzałożyciel Partii Regionów i to trzeba pamiętać o tym. I on ma wielu kolegów. Ale w tejże partii. Niech pan wybaczy, niech pan nie oczekuje od doradcy prezydenta i nie, rządu czemu? Odpowiedzi na pytanie. Realnej oceny. Doradca też musi dawać realną ocenę, prawda? No tak, ale to jest, to jest chyba jest to innej roli, nie, prawda, tutaj nie klepiemy się po plecach, prawda? Pan siada. To było ostatnie pytanie, ja przekazuję dalej. W pierwszej wypowiedzi chciał pan przeprowadzić dowód na niemożność reform. Jeżeli dobrze zrozumiałem pana pierwsza część wypowiedzi, to chciał pan przeprowadzić kolejny mówca, chce prowadzić dowód na niemożność reform w Ukrainie. To po co w ogóle taki nihilizm? Dopóki się nie udowodni, że coś jest niemożliwe, trzeba próbować. A specjalistów od głoszenia teorii niemożliwości jest za dużo. Oni na ogół przyczyniali się do tego, że kraj szedł złym kursem, bo się nie da. Nie da się, nie da się, nie da się. No to co to za... Może się nie da, może się da. Ale nie ma co aksamte głosić teorii niemożliwości. Niech pan do mnie nie oczekuje... Chyba nie oczekuję tego, że ja panu będę odpowiadał na pytania, na które muszą odpowiedzieć elity ukraińskie.
No co to w ogóle za pytanie do mnie? A drugie, proszę Państwa, powiedział Pan o tych spekulacjach, że to marionetka i to jest właśnie przykład takiej kiepskiej politologii. Od tego się roi. Nawiasem mówiąc, politologia nie jest najlepszą dyscypliną. Już lepiej trochę matematyki. Nie urządzajmy konkurencji między średnimi dyscyplinami naukowymi. No bo politologii tego miejscowego chołu to na ogół kto kogo, kto jest większym reformatorem, kto jest mniejszym reformatorem, kto jest marionetką, kto nie jest marionetką. Co to w ogóle za kategorie umysłowe? W tych kategoriach w ogóle się nie da sensownie dyskutować, ani nie da się sensownie próbować rozwiązywać problemów, na miłość boską. Proszę Państwa, nie przekształcajmy wiec naszego spotkania. Bardzo proszę. Dlaczego nie? A proszę bardzo, no muszę... Chciałbyś mieć więcej oklasków. No, nie, tylko dokończę. Proszę Państwa, ja akurat miałem okazję tych ludzi spotkać i z nimi rozmawiać niejednokrotnie. I od samego początku śmieszyły mnie te wszystkie. Bo oni zakładają, że to są ludzie, którzy tylko rozumieją w kategoriach kto kogo i gry o sobie zerowej. Jak ja będę miał większe wpływy, to on będzie miał mniejsze wpływy, tak? Ale nie wszyscy tak ludzie rozumują. Przeciętnie inteligentny człowiek na Ukrainie, u władzy, rozumie, że jest wspólny interes. I wspólny interes przywódców tej koalicji to poprawić sytuację przed wyborami, co wymaga współpracy. Nie gwarantuję, że to będzie idealnie, ale nie można zakładać takiego scenariusza. Kto kogo? Teraz będziemy mieli oczywiście jakiś test. Gdybym miał podstawę sądzić, że na pewno tak jest, jak pana wypowiedzi, to przecież bym nie spędzał tam sporo czasu. Ale ponieważ nie mam tak głębokiej wiedzy jak pan, w związku z tym jestem naiwny i w związku z tym staram się pomóc. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Grzegorz Antoszewski, a w związku z tym do Pana Profesora mam konkretne pytanie. 23 lata w branży ubezpieczeniowo-finansowej, chciałbym spytać o perspektywy reformy i czy wprowadzenia ubezpieczeń i otwartych funduszy emerytalnych na Ukrainie. Proszę Państwa, Ukraina stoi przed pilniejszym zadaniem, mianowicie ma wyłącznie system typu ZUS-owskiego, tak jak my mieliśmy jeszcze parę lat temu, gdzie jest mnóstwo przywilejów, gdzie emerytury są bardzo niskie. Ale dlaczego? Bo Ukraina jest biedna, bo nie miała reform, a poza tym jest bardzo wielu emerytów. Jak jest bardzo wielu emerytów w biednym kraju, to przeciętna emerytura jest bardzo niska. No i wyjście z tego jest takie. Po pierwsze, zrobić to, co jest potrzebne, żeby umocnić wzrost na Ukrainie, no i przymierzyć się spokojnie do uporządkowania systemu. Więcej nie będę mówić, bo to jest drażliwy temat. Dobrze, pan, bardzo proszę. Sekundeczkę, mikrofon. Przedsiębiorca z Kijowa, przedstawiam grupę bankierów i przedsiębiorców, a także kombatantów ATO, to jest wojny Donieckiej. Cały czas za panem jeździł, to do Charkowa jeździłem, bo w Kijowie dostać się, to teraz do Warszawy. W Kijowie drożej jak w Warszawę przyjechać. Do tego korupcja doszła, że kiedy pan jest na górze, to człowiek z dołu jest cały problem dostać się. Ale niech pan przystąpi do rzeczy. Tak, bardzo proszę. Dwa słowa. Właśnie ukraińskie patrioci bardzo śledzą za działaniem grupy pana Balcerowicza, bo mamy nadzieję, że coś się zrobi w tej nareszcie w tej Ukrainie. Myślimy tylko o tym, jak będzie ta reforma, bo nie bardzo wierzymy, że może być reforma z góry, ponieważ 300 lat jest wojna hybrydowa z Rosją i rządzi w Ukrainie, prawie tak uważamy, że mafia albo prorosyjska, albo rosyjska. Jak można mafię reformować, chyba stać jej na czole albo rozwalić. Rozwalić można tylko z dolu. Z dolu mi się bardzo podobało, była taka idea funduszu polskiego Adama Smitha, który chciał prostym inwestowaniem małego i średniego biznesu podnieść poziom tych ludzi aktywnych, politycznych, ekonomicznych, które mogliby coś w tym kraju zrobić, właśnie zrobić reformy z dolu. Teraz Ukraińcy jest na takim poziomie biedności, że po prostu nie mogą z domu wyjść z tymi pieniędzmi, a walczyć bardzo ciężko, chyba na Majdanie i chyba tą gumą palącą. I właśnie sytuacja jest bardzo napięta. Jest dole już nie mogą też żyć, góra nie może, bo
oligarchi mogą kraść, ale nie mają zdolności nakarmić ten naród. Napięcie jest takie duże, góra jest prawie zerowa, rejtingi góry, i to może się źle skończyć. 4 miliony ludzi mają broni. Jak pan o tym myśli? Właśnie chciałbym się prosić, na koniec się pan nas przyjął, naszą grupę, mamy projekt reform z dolu. Mamy schematy finansowe podobne do amerykańskich, jakie pozwalają coś zrobić. Tylko zostaje się jakoś do pana się dostać w Kijowie. Bardzo bym prosił. Dziękuję bardzo. Proszę. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że ja rozumiem te nastroje. Bo oczywiście to jest sytuacja taka, w którym z powodów moim zdaniem niezwiązanych z obecnymi władzami w dużej mierze nastąpiło pogorszenie się sytuacji i w każdym kraju było pogorszenie się nastrojów. Nadto ma pan rację, że w związku z agresją Rosji pojawiło się mnóstwo broni i pojawił się problem wzrostu przestępczości. No i to jest wielkie, wielkie pytanie. Czy w społeczeństwie ukraińskim będzie dostatecznie dużo rozsądku, a tego wśród elit politycznych, żeby dać szansę temu, co się zaczyna, wzrostowi gospodarki? Czy się zmarnuje to? Jak się zmarnuje, to nie wiem, jaki byłby następny scenariusz. Teraz mówiąc od dołu, oczywiście warto robić od dołu tam, gdzie to jest możliwe, na przykład władze lokalne. No, trzeba zapewnić lepsze władze lokalne tam, gdzie się da. Dalej jest niesamowicie ważne, żeby była systematyczna informacja zwrotna, to znaczy jak, co się zmienia w otoczeniu. Ja wiem, że się w odczuciu przedsiębiorców, myślę, że słusznym, niewiele się zmieniło. Ja rozumiem te nastroje. No to jeżeli można oddolnie mówić, no trzeba po prostu zapewnić lepszy dostęp informacji. My jesteśmy bardzo zainteresowani jako grupa współpracująca, pomagająca władzy, z lepszym dostępem do informacji. Jest świetna organizacja, której szefową miałem okazję poznać dzięki Zbyszkowi, mianowicie to jest, nazywa się Majdan Monitoring. Tak? Bardzo ważna organizacja, też staramy się korzystać z ich obserwacji. Ale największe pytanie, wytrzymać. To jest jedno i nie dać się zwieść niesłychanie demagogicznej części opozycji. Widzieliście państwo, do czego może doprowadzić demagogia w kraju o dojrzałej demokracji. To jest Wielka Brytania. To nie jest żadne pocieszenie dla nas, bo u nas jest stawka jeszcze większa. Tylko jeden wniosek. Mocniej przeciwstawia się demagogii. Oni nieświadomi oczywiście, nie mam żadnych teorii spisków, ale zwycięstwo demagogów na Ukrainie to jest triumf Putina. Dzięki. Bardzo proszę. Tak jest. Pan mówiąc. Jagienka Wilczak. Panie profesorze... Czy może pan się przedstawić? Jagienka Wilczak. Panie profesorze, pan ma niezwykłą szansę, ponieważ i myślę, że jest pan człowiekiem szczęśliwym w tej sytuacji, ponieważ może się pan przyglądać efektom swoich reform. Czy jest coś, co zrobił pan zrobiłby pan inaczej na Ukrainie? Niż w Polsce. Niż w Polsce, tak. I jeszcze jedno, i ja też przyglądam się tym reformom od 25 lat, które tam postępują. I wydaje mi się, mówiąc, odpowiadając po części na pytanie, czy wytrzymają, że na pewno jest to bardzo trudne, bo te reformy trwają tam właśnie 25 lat i nigdy nie zostały skończone. I ci ludzie żyją w permanentnej reformie. Co, jak myślę, obserwuje pan w tej chwili. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Niech pani przekaże sąsiadowi z tyłu. Bardzo proszę. Tak. Ta druga obserwacja to jest bardzo trafna, bo była tam pewnie propaganda reform i antyreform, natomiast skala reform była ograniczona. W rezultacie, jak powiedziałem, wykształcił się system, który bogacił bogatych i nie sprzyja wzrostowi. No i teraz zadanie, żeby zmienić ten system. Ogromne zadanie. Nie da się udowodnić, że jest niewykonalne. Dopóki się nie da udowodnić, trzeba próbować. Co do drugiego. Proszę Państwa, sytuacja na Ukrainie w 2014 roku była zupełnie różna niż w Polsce w 1989. To są inne problemy. My mieliśmy hiperinflację, na Ukrainie nie ma hiperinflacji, jest powiedzmy 20, może mniej procent, to jest inny rodzaj.
my nie dopuściliśmy do powstania kapitalizmu oligarchicznego, a na Ukrainie zaistniał. Czyli tego nie mieliśmy w Polsce, bo nie dopuściliśmy. Tyle tylko, że nie ma jasnej analizy i staramy się, żeby była, co zostało. Bo łatwo powiedzieć oligarchowie, ja nie przeczę, że są, tylko trzeba zobaczyć, na ile zmieniły się wpływy i gdzie. Ile zostało u Achmatowa, ile u Komońskiego, ile u Pińczuka i tak dalej, i tak dalej. I teraz staram się, żeby była lista monopoli i przywilejów, po to, żeby wiedzieć, co trzeba usuwać. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. I teraz proszę i później sąsiad. W obu przypadkach proszę o bardzo krótkie wypowiedzi, dlatego że zostało nam 8 minut włącznie z odpowiedziami profesora Balcerowicza. Czy w ramach programu Rafał Włodzimierz Majchercak, jak sektor rolniczy, jaki jest tok myślenia i władz, i państwa tej grupy, prawda? Bo z mojego doświadczenia to jest sprawa węzłowa. Tak, jeżeli tutaj albo w tą będzie z tym to jest związane. Ja, profesor wie też trochę, ja się znam. To jest jakby, jaki jest sposób myślenia, prawda? A z tym związane, druga sprawa, jaki jest stosunek do potencjalnych inwestycji zagranicznych w tym sektorze i w innych, ale również z Rosji. No bo na jakim etapie jest to myślenie w tych dwóch sprawach? Rozumiem. Niech pan przekaże sąsiadowi. Tak, tak. Proszę bardzo. Okay. To jest jeden z kluczowych punktów. Na Ukrainie mamy taki mit, że ziemia nie może być prywatna, bo jest wspólna. Czyli to jest korzenie jeszcze. Taki mit socjalistyczny ma być wspólny. Na czym korzystają oligarchowie? Bo nie doszło do uwłaszczenia, czyli na tych drobniejszych i oni na ulgowych warunkach dzierżawią wielkie grunta, więc to będzie jeden ze sprawdzianów nowych władz. My mamy tu jednoznacznie, że wreszcie trzeba znieść to moratorium, bo tam jest od 15 lat moratorium jest. To jest jeden z bardzo, bardzo ważnych punktów. Tak? Dziękuję bardzo. Andrzej Krajewski, dziennikarz. Media na Ukrainie, bo z jednej strony zupełnie inaczej niż u nas ciągle media państwowe, radio, telewizja, nawet gazety wydawane przez samorządy. A u nas nie? A u nas nie są państwowe, tylko partyjne, przepraszam. No, tak. Z drugiej media w rękach oligarchów. Czy wasz plan przewiduje tutaj jakieś zmiany? Proszę państwa, no nie będziemy się za wszystko brać. To byłoby wbrew strategii, że walka na wszystkich frontach to jest przebrana na wszystkich frontach. Musi być koncentracja. Chcę tylko powiedzieć, że dopóki jest pluralizm, dopóki nie ma jednego oligarchy, jeden oligarcha jest gorzej niż kilku oligarchów, również jeżeli chodzi o media. I moje wrażenie ze spotkań z dziennikarzami na Ukrainie jest zupełnie dobre. Oni oczywiście mają przechy w stosunku do krytycyzmu, ale to lepiej niż, nie wiem, cały czas chwalenie władzy. No i bardzo silne media społecznościowe. Super, to jest bardzo ważne. I proszę bardzo, ostatnie pytanie, proszę bardzo. Gerhard Gnauk, Die Welt. Panie profesorze, może jedno zdanie refleksji na temat tej dyskusji. Tak sobie myślałem i często myślę przy różnych reformach, że nie to jest najlepsze, co jest ekonomicznie słuszne, tylko to, co jest politycznie możliwe, ale na tym poprzestanę. Natomiast moje pytanie, widzę pana drugą funkcję, przedstawiciel prezydenta w Radzie Ministrów Ukrainy. Chciałem się dopytać właśnie, to są dwie różne funkcje i w tej funkcji właśnie przedstawiciela, jak to wygląda, z kim pan musi rozmawiać, jak często, jak szczegółowo musi pan bronić, że tak powiem, inicjatyw prezydenta. Dziękuję. To ten tytuł nie ma praktycznego znaczenia, on musi jakoś zaistnieć. Nawiasem mówiąc, zwykle to uczestniczy tam mój zastępca, ale najważniejsze są fazy wcześniejsze na miłość boską. Nie jak już coś trafi na posiedzenie Rady Ministrów, tylko wcześniej. I my działamy wcześniej, żeby było mniej chaotycznych rozstrzygnięć później. I cała rzecz w tym, żeby działać wcześniej. W związku z tym, z praktycznego punktu widzenia, dla mnie nie jest istotny taki czy inny tytuł, ale fakt, że współtworzyłem grupę, która moim zdaniem jest bardzo dobra i że działamy, staramy się działać od samego początku, co wymaga oczywiście, żeby władze Ukrainy miały jasny plan, żeby był początek. No i dążymy do tego, żeby taki plan był i myślę, że się posuwamy do przodu. Dobrze, zostało jeszcze 3 minuty, ja zadam pytanie na koniec. W opisie twojej nowej funkcji między innymi czytałem w prasie, nie wiem na ile wiarygodne, że między innymi masz rozmawiać, czyli innymi słowy
wpływać na percepcję sytuacji ukraińskiej również na Zachodzie. Dlatego, że to, co w tekście, który udostępniłeś, jak i w tym, co mówiłeś, sytuacja jest lepsza, w razie więcej nadziei stwarza, niż opis zazwyczaj bardzo pesymistycznej sytuacji ukraińskiej. To znaczy, jakie widzisz możliwości i czy w ogóle myślisz o zajmowaniu się tym, żeby ewentualnie wpływać na opinię publiczną zachodnią, czy też na opinię instytucji, prawda, europejskich czy innych? Jest ogromne pole do popisu, jeżeli chodzi o pracę z dziennikarzami zachodnimi. Wielu z nich nie fatyguje się, żeby poznać, co się dzieje, tylko powtarza stare slogany. I dużo jest do poprawy po stronie władz Ukrainy. Ukraina ma super artystów. Powinni mocniej występować na Zachodzie, żeby pokazywać tę nową Ukrainę. Ja nie będę tutaj zastępował specjalnie, bo najlepiej jest wtedy, kiedy dziennikarz pozna, przekona się i sam pokaże, co się na Ukrainie zmienia. Żaden doradca go nie zastąpi, więc nasze działanie będzie raczej w tym kierunku, żeby wykształciła się lepsza ekipa po stronie ukraińskiej, profesjonalnie pracujące z dziennikarzami zachodnimi. Oni są bardzo różni. Część z nich, tak jak powiedziałem, powiela stare schematy. Kładzie kreskę, bo nic się na to głoszą teorię niemożliwości, tak? Nie da się i tak dalej. Ale są tacy, którzy przyjeżdżają na Ukrainę i widzą zmiany. Znaczy więcej po prostu trzeba tak. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czas na oklaski teraz profesora Balcerowicza.